ale to nam się podoba, wersja klasyczna EN57, 35 metrów kwadratowych derny, podobno tyle jest potrzebne do obszycia tych wszystkich siedzeń, ten ładny, klasyczny wzór. Jakąś tabliczkę znamionową trzeba by poszukać. Dzięki tabliczce znamionowej dowiemy się, kiedy skład został wyprodukowany. Idziemy szukać. Nie ma. Usunęli wszystkie tabliczki znamionowe. Na każdej tej powinno być? No, teoretycznie w każdym członie z trzech. A jest klasyka dźwięku. Jesteśmy w endolino, w drewnolino. Jak wspomniałem, 35 metrów kwadratowych dermy. Piękna, klasyczna jednostka. Zobacz, właściwa wycieczka jeszcze się nie zaczęła. Przywitajmy się może. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Sobota, godzina trochę po 9. Mamy 14, wczoraj był, dzisiaj jest 15 lutego. Jeżeli ja siebie uważam za fanatyka kolei, to są większy fanatycy, bo ja nie znalazłem tabliczki znamionowej. Ale jest strona, która pokazuje... Skład został wyprodukowany w 1973 roku, więc prawdziwy klasyk. Więc polecam fanom kolei i losom pojazdów trakcyjnych. Można się dowiedzieć na temat każdej jednostki, którą przyjedzie, całą jej historię. O, kibel się ruszył. Znajdujemy się na nowej stacji Gdańsk-Śródmieście. Automaty biletowe dla zainteresowanych jeszcze nie działają. Trzeba kupować bilety u drużyny konduktorskiej. I udajemy się do stacji Sopot Kamienny Potok, wrócić na ślad grodów 9-10-wiecznych. Ale nie zdradzajmy szczegółów za wcześnie. Ja wiem, że na jednym ze wcześniejszych materiałów mówiłem a propos historii składów N57, ale nie wiem, że godzinnego materiału nikt raczej nie obejrzał, oprócz mnie. Więc powtórzę, że N57 jest rekordzistą, jeżeli idzie o cykl produkcyjny. Przez 50 lat zostało wyprodukowanych przeszło 1400 składów, z czego większość do tej pory nam wiernie służy. Jest wniosek widzianej sceny. Pociągi Intercity są szybsze niż kible. Dobry ponownie, jeszcze raz, tym razem już tak spokojnie. Ja przed chwilą popełniłem drobny falstart, ponieważ no były emocje, sami widzieliście tą piękną, klasyczną jednostkę N57, całą w oryginalnej dermie, praktycznie niezmodernizowaną, no po prostu serce samo żywiej zabiło. Przejdźmy teraz do tematu. Kilka materiałów temu wybraliśmy się z Moniką na cyklu naszych mikrowypraw na taki fajny wyjazd w celu poszukiwania grodziska Otomin, grodziska z IX-X wieku. To był wyjazd świąteczny. Wyprawa zakończona sukcesem. Znaleźliśmy wał, był usypany wał, taki duży wał. Było widać, że wał jest, prawda? Był wał, nie? Był wał. Co dalej? Była fosa jedna sucha, była fosa druga sucha, pozostałości po niej. Było widać ten kształt geometryczny tego grodziska, który oddzielał półwysep od reszty niebezpiecznego świata. No i jak ktoś miał bogatą wyobraźnię, a ja mam przykładowo bogatą wyobraźnię, to ja te kształty widziałem. Ja widziałem tam tę osadę, te domy, które się wyłaniały z tej mgły, której tam wtedy całe szczęście nie było, i dymek szedł z ich kominów, i mieliśmy X wiek i było fajnie, byliśmy w historii. Jakkolwiek troszkę zaiskrzyła mi wtedy taka sprawa, sytuacja, że teoretycznie fajnie byłoby jednak zobaczyć coś takiego realnie, coś co rzeczywiście z tej ziemi wychodzi, wyrasta. To był X wiek, zabudowania były drewniane, jak na takie grodziska przystało, więc tam nie miało prawa się do dzisiaj, do 2020 roku, nic z tych zabudowań uchować.
Ale właśnie pojawiła mi się taka iskra, że można by sprawdzić, czy naprawdę nie ma możliwości żadnej, żeby poczuć się tak naprawdę, że się tam jest, że znaleźć się wśród takich zabudowań. To była jedna iskra, która spowodowała, że będzie kontynuacja tego materiału. Drugą iskrą były wasze komentarze, gdzie się pojawiły pytania, kilka pytań było. Fajny materiał, kiedy część druga. Ja sobie pomyślałem, kurde, czy ja coś mówiłem o części drugiej? Ty, Moniś, tam było coś, czy będzie część druga? Usiadłem sobie na spokojnie, jeszcze raz ten materiał obejrzałem, patrzę, kurde, on się nie kończy, on się urywa. No faktycznie jakoś to rzecz nie nagrana, która później się odbyła, więc ja miałem ten dzień jakby kompletny, a na materiale końcówka wyszła faktycznie jakby, nie wiem, ktoś nas nakrył na nie wiadomo czym i ucinamy materiał i lecimy. W związku z tym kontynuacja tego materiału. Jesteśmy dalej w klimatach 8, 9, 10 wiek. Zafascynowałem się tymi grodziskami, trochę sobie poczytałem i postanowiliśmy temat kontynuować. Więc troszkę historii, jak zawsze, ponieważ istnieje coś takiego jak archeologia eksperymentalna. Archeologia eksperymentalna polega na rekonstrukcji, odbudowie czegoś z największym prawdopodobieństwem, że tak to mogło wyglądać. I umówmy się, albo to zrobimy w ten sposób, albo nie zrobimy tego w ogóle. Nie ma zdjęć tych grodzisk z wieku X. Materiały na YouTubie z X wieku są dosyć szczątkowe. Starsze pokolenie może się uśmiechnąć z powodu żartu Janusza. Młodsze mi tłumaczy, że tylko żartowałem. Nie było w X wieku ludzie YouTube'a. Serio, nie było. I w związku z tym taką archeologię eksperymentalną stosuje się metodą, buduje się tę rekonstrukcję metodą uśredniania, co jest ciekawe. Czyli tak, znajdujemy się na chwilę obecną w Sopocie, Kamienny Potok. Tutaj jest jeden z najbliższych grodów, kilka innych lokalizacji wracę za chwilę, bo się okazuje, że całkiem sporo tych rekonstrukcji zrobiono i właściwie jest cały plan tutaj na Pomorzu, że można sobie wycieczkę weekend po weekendzie następne miejsca odwiedzać. Ale jak wspomniałem, żeby nie odbiegać, znajdujemy się w Sopocie Kamienny Potok. Co tutaj odkryto? Odkryto tutaj ślady po grodzisku właśnie z 8 wieku. Ślady no oczywiście nie polegały na tym, że wpadliśmy na chatę. Wow, patrz co tu jest. Ślady po fundamentach takich chat. Nic więcej. No to ciężko odbudować wyglądającą dobrze chatę, jeżeli nie wiemy jak ona wyglądała. Ale metodą uśredniania wiemy, że niedaleko mamy w Sławutowie podobna była osada. Więc gdzieś w innym, niedaleko odkrytym miejscu pojawiają się przykładowo, nie wiem, częściowe właśnie jakieś belki, jakieś informacje, jak mogła wyglądać palisada, jak mogła wyglądać brama, jak mogła wyglądać chata. Przyjmujemy, że dla tego obszaru mniej więcej podobnie rzeczy budowano, więc prawdopodobnie na tym obszarze te rzeczy wyglądały w ten sposób. No i tak właśnie idziemy zobaczyć taką realnie zrekonstruowaną osadę. Ja od razu tutaj wprowadzę w temat, ponieważ ja już widziałem na Google opiniach, jak ludzie mają fajne komentarze, czyli przykładowo byłem w Malborku. W Malborku zamek był fajniejszy, było większe, a tutaj jest Jedna zdechła chata. Umówmy się, państwo krzyżackie i średniowiecze i największy murowany zamek w Europie z cegły to jest coś innego niż grodzisko. Czym było grodzisko? Grodzisko było osadą kilku rodzin żyjących na tym obszarze. Oni mieli tam chaty, a jako że byli dosyć dobrze, powinni być przystosowani do przeżycia, pomyśleli o sobie, żeby te chaty, w których mieszkali, żeby troszkę umocnić dookoła, żeby utrudnić do nich dostęp. Grodzisko nie jest zamkiem, nie jest zrobione z cegły. Jesteśmy w 8, 9, 10 wieku. Mówimy tutaj o osadzie mieszkalnej. W środku normalnie przez większość czasu toczyło się zwykłe życie. Grodzisko stało się umocnione w momencie, jeżeli istniało jakieś zagrożenie. Ściągano wtedy te rodziny żyjące też na tak zwanym podgrodziu dookoła grodziska, czyli prototypie dzisiejszych właśnie przedmieść i wtedy się broniono. Sytuacja jedna na milion. W normalnych warunkach była to normalna grupa kilku chat, mała społeczność, kilkudziesięciu rodzin, których sobie tam Słowianie robili słowiańskie rzeczy. No i chodźmy wtedy zobaczyć, jak coś takiego wyglądało. Jesteśmy, jak wspomniałem, dla osób nie z regionu Sopot, Kamienny Potok, jest sobota, grodzisko jest otwierane około, miejmy nadzieję, o 10. Jako, że mamy luty, to widać, że tłumy nas tutaj specjalnie jakoś nie mijają, więc liczę na kameralną atmosferę, w której będziemy mogli sobie też troszkę pofilmować i wczuć się właśnie w ten klimat, jak to wyglądało.
Na półnagie Rusałki tutaj raczej śladu nie ma, tutaj z żadnymi legendami się nie spotkałem, więc taka no, motywacja dochodzenia po bagnach troszkę mniejsza, ale może budynki też będą ciekawe. Idziemy! Szybki przerywnik. Znajdujemy się w Sopot, Kamienny Potok, więc głupio by było nie pokazać Kamiennego Potoku. Więc to jest Kamienny Potok w Sopocie, bo jest potok i są kamienie. I mała może okazja dla osób nie z regionu, żebym pokazał, gdzie jesteśmy, może ktoś będzie chciał powtórzyć. To naprawdę jest blisko głównych ulic, głównych torów. Mamy tutaj Sopot Potok, stacja SKM-ki regionalne się tutaj nie zatrzymują, więc na większej stacji jak w Sopocie trzeba by się przesiąść do SKM-ki Szybkiej Kolei Miejskiej, naszego trójmiejskiego metra. I jak widać centymetr dalej znajduje się archeologiczne grodzisko w Sopocie, skansen archeologiczne grodzisko w Sopocie. Tutaj się udajemy. Widzimy powolutku bramę wjazdową. Zoomuj troszkę, zoomuj, żeby było widać. Tu, ciach. Mam taki palec, żeby wyzumować. Uwaga, ja mam dłuższy palec. Więc, o, tam znajduje się to, czego brakowało nam w Otominie. Tam znajdują się naprawdę faktycznie wystające elementy, które faktycznie i zabudowy i będzie magicznie. Znajdziemy się, cofniemy się w czasie o 1000 lat. Już się nie mogę doczekać. Idziemy. Się wytnie. Już. Jak widać znajdujemy się przed wejściem, obiekt jest ładnie przygotowany. Tylko teraz porada dla Januszy. Jak się wybierzecie tu w sobotę, to podobno jest bezpłatnie. Idziemy to sprawdzić, czy jest faktycznie tak. Udało się. Faktycznie w sobotę wchodzimy za darmo, więc polecamy wszystkim soboty. Jak również miesiące poza sezonem, ponieważ jesteśmy tutaj sami. Jesteśmy w pawilonie muzealnym, w którym zgromadzono tutaj rzeczy, które znaleziono na miejscu. Więc jeżeli myślicie, że macie dwie perelowskie pałatki i rządzicie w lesie, popatrzcie na tą rekonstrukcję schronienia. Ultralight to nie jest, ale 100% materiały naturalne. Nisko przed pałatką, tylko jak wspomniałem, troszkę inne materiały. Karimata z trzciny i klepisko. Jest klimat. Tutaj znajdujemy wszystko, co nam potrzeba, żeby wycieczkę zacząć, czyli to rzut z góry. Jak widzicie, właśnie fajnie oddany jest kształt grodziska. Jest tutaj położony na wzgórzu. Realnie wzgórze znajduje się tam, więc tutaj tego nie widać jeszcze, ale makieta świetnie ukazuje ideę takiego grodu. Jak wspomniałem wcześniej, w grodzie znajdują się normalne chaty mieszkalne. Na co dzień życie toczy się tutaj cywilnie, normalne, umocniony się staje w momencie zagrożenia. Opuściliśmy nowo wybudowany niedawno pawilon specjalnie pod temat tego grodziska z wystawą stałą i udajemy się właśnie na rekonstrukcję terenową. I
jesteśmy. Nic nie musimy sobie wyobrażać. To, co w Otominie było kwestią właśnie wyobraźni, tutaj oprócz samego wału, który był w Otominie, mamy coś, co realnie wystaje. Znajdujemy się u wejścia do grodu, grodziska. Widać bramę, jak wspomniałem wcześniej. Wszystko było z drewna. Jak widzimy, jest drewniane. Tutaj ładnie zrekonstruowane, więc wreszcie to, o czym czytaliśmy. Możemy sobie teraz zobaczyć, jak to w klimacie mniej więcej widziało. Za bramą słychać dźwięki, więc prawdopodobnie wykopano jakichś mieszkańców, którzy tutaj dalej dają radę i żyją. Widzieliśmy tu słowiańskie postacie, które się gdzieś pomykały pomiędzy szczelinami palisady, więc tam chyba jest życie, jest cywilizacja. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Mieszkańców jest więcej niż turystów. To jest jakaś impreza. Weselicho. Dzień dobry. Kręcić? No, kręcić, kręcić. Się nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że będzie to tak pójście. Ja tu jest więcej mieszkańców niż nas. Może też zamieszkamy. No, to co? Widać, idziemy do kozy. Bo, jak wspomniałem, widać zabudowania pod kątem, że wśród to nie jest zamek w Malborku. Tutaj mamy zabudowania cywilne, chaty, w których się mieszkało. I palisada, która właśnie z wałem zabezpieczała tą osadę. No. Przyznam, że jest niezręcznie, bo myślałem, że będziemy tutaj raczej sami, a tutaj wszystko ładnie jest animowane. Dzień dobry. Tylko drzwiami proszę nie ruszać. Dobrze, nie, nic nie dotykamy. Chodzi o to, że się tam troszeczkę wyrobiło i jest... Opadają. No ma tysiąc lat. Nie, chodzi o to, że... Ósmy wiek. Nie chciałbym, żeby drzwi... A to się oprawiliśmy? Tak. One się tutaj, plus się wyrobił ten, osiadł za bardzo i jest za krótki ten, że może wypaść, nie? Więc... Damy radę, nie będziemy rozrabiać. No to jest zaskakujące rekonstrukcyjne. Jestem przygotowany, bierzemy latareczkę, wchodzimy do takiej chaty, jak się kiedyś w 8-9 wieku mieszkało. Oświetlenie jest słabe. Tutaj musimy pamiętać, że w takich chatach mieszkało. Widać coś? Tak. Coś tam widać. O, mamy piec. Pamiętasz, gdzie były piece umieszczane? Tak, od północnej strony. Od północnej strony, i zgadza tam się. Tam najchłodniejsze. Tam mamy północ, tam gdzie jest najchłodniej, tutaj był umieszczony piec, żeby ciepło lepiej się rozgospodarowywało. Dom. Trzeba pamiętać, że też w takich chatach mieszkano, to nie jest kawalerka, pomimo wielkości kawalerki. Tutaj mieszkało nawet kilkanaście osób z jednej rodziny, więc aktywność raczej codzienna odbywała się tam na zewnątrz, a w środku bardziej służyło to po prostu do nocowania, przetrwania nocy. Jak widzicie, tutaj nie ma też komina, więc jeżeli się nie najlepiej ognisko rozpaliło, to dosyć tutaj też było duszno i zadymione otoczenie. Prawdopodobnie też w ciągu zimy zapraszano do środka kozy, ale w celach czysto termicznych, nie rozrywkowych. Uszczelnienie co? Dach? Mamy tutaj ładne mamy trzcinę. Jest 100% naturalny. Tak to wyglądało 1000 lat temu. Więc grodzisko robi wrażenie. Ja myślałem, że to tylko będzie po prostu taka atrapa i będę musiał nadrabiać talentem. Nie idziemy dalej. Tak, ja sobie zrobię takie coś. To teraz nie kręćmy mnie, kręćmy najbardziej relaksującą scenę, jaką ja przez ten tydzień zobaczyłem. Kończymy stresujący tydzień, patrzymy się w te kozy. To są kozy. Kozy. Patrzymy się w te kozy. To są najbardziej, to jest najbardziej zrelaksowana twarz, jaką ja widziałem w ciągu tygodnia. Patrzę na nią i ja sam się zaczynam relaksować. Weź się trochę przyzumuj i zobacz ten relaks na tym licu.
Chowa się. Chowa się? Mhm. Chyba żuje ten tytoń. Masz. To wiesz, tą drugą, ona się bardziej patrzy. Bardziej głodna. Bardziej zrelaksowana. Na gwizdanie reaguje. No. Wchodzimy do chaty numer 2. Idź pierwsza, doświetlaj, się nie potknij o nic. Więc zobaczymy sobie, jak się na takim kwadracie żyło. Tutaj jest rekonstrukcja chaty, takiej typowej do mieszkania. Tu mamy łóżko. Barłuk. Dalej miejsce na ognisko. Jest. I troszkę podłogi z podstawowymi miejscami. Jak zobaczcie, chaty nie mają teoretycznie, one praktycznie w ogóle nie mają okien. Tylko takie małe świetliki. Dlaczego? Bo szkła jeszcze wtedy nie było. Szyb nie robiono. Jeszcze do XVII wieku szyby były często robione z jelit. Nie? Tak naprawdę. Więc jak wspomniałem, osada nie jest duża. To faktycznie nie jest Malbork. Ale widać zwartość i pomysł obronny tego typu zabudowy. Co ciekawe, znajdujemy się praktycznie w centrum Sopotu, 10 minut piechotą od stacji kolejowej. Sopot jest znany z tego, że leży nad morzem, że ma najdłuższe molo w Europie, z Mąciaka, kilku innych zabytków. Ale na pewno, mogę powiedzieć z całą pewnością, nie słynie z tego, że ma słowiańskie grodzisko z 8 wieku. My tutaj mieszkamy w okolicach. Prawie po 40 lat można powiedzieć, prawie po 40 lat. I o tym atrakcji dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno, więc serdecznie zapraszamy. To jest naprawdę klimat i magia czasów przed przyjęcia chrztu przez Polskę. Inny świat, historia. I to jest taka historia na żywo. To jest też obraz tej rekonstrukcji archeologicznej, o której rozmawiałem. Więc albo zrobimy to tak, albo w ogóle. Tak. Co? Idziemy stąd, przygoda zakończona. Mieszkańcy postanowili najprawdopodobniej spalić tą osadę. My się na taką rozrywkę nie piszemy, idziemy dalej. Więc warto. Polecamy jak najbardziej, żeby się z taką rekonstrukcją archeologiczną, archeologią eksperymentalną zapoznać. To jest blisko. Ty, była rusałka. Biegła. I pobiegła. Zdanie końcowe. Jeżeli obraz za mną wydaje się nieciekawy, to jest taki tylko z pozoru, ponieważ chyba pierwszy raz w życiu mam okazję zaobserwować sowę. Jest to młoda sowa, nie wiem dlaczego znalazła się na dole, ale nie dochodźmy do tego, tylko może od razu pokażmy. Dzięki zoomowi też możliwością sprzętu, tam pomiędzy drzewami znajduje się prawdziwa sowa. O co jej biega? Dlaczego znajduje się na pniu przy ziemi? Do głowy jej nie wejdziemy,
Ale widok bardzo, bardzo fajny, dalej klimatyczny, magiczny. Przyszliśmy w takie miejsce, popatrzeć na takie miejsce, a teraz patrzymy, jak to miejsce patrzy na nas. Idziemy dalej. Można by pomyśleć, że pojedziemy tym, ale to nieprawda, bo to jest nasz. Tada! Viva la Kibel!